Cześć, nazywam się Kuba Guzewicz. Wracamy do Zarzeczy 26. Zapraszam. Kolejny odcinek Zarzeczy 26. Wracamy po dłuższej przerwie. Tym razem debiutant ostatniego spotkania, Kuba Guzewicz. No jak się czujesz po tych pierwszych minutach w czwartej lidze? Jak się czuję? Jest to uczucie, myślę, nie do opisania. Każdy piłkarz chciałby zadebiutować w klubie, w którym grał za młodu. Jest to bardzo fajne uczucie. Prawie strzeliłem bramkę. Wygraliśmy mecz, to jest najważniejsze. Cieszę się z tego. Do bramki naprawdę niewiele zabrakło. Można by tutaj myśleć o nawet golu sezonu. Jak oceniasz to spotkanie? Jak z perspektywy ławki, a później boiska to wyglądało? Jak oceniam to spotkanie? Spotkanie przebiegło tak, jak miało przebiec. Pełna kontrola, dominacja, może poza początkiem, gdzie zdarzył się wypadek karny, ale brawo dla Jakuba Kanclerza za obronienie go. Z perspektywy ławki wyglądało to dobrze, wszyscy zawodnicy się starali, graliśmy piłką, tak jak to miało wyglądać. Po wejściu chciałem tutaj spróbować, strzeliłem. No, prawie bramka sezonu, mogło to aspirować na bramkę sezonu, ale no, cóż, bywa, może następnym razem się uda. Spodziewałeś się tego wyjścia na murawę? Tam trener szepnął przed meczem, szykuj się. Nie, nie szepnął. Czyli spodziewałem, wiadomo, troszeczkę się spodziewałem po przeanalizowaniu kadry meczowej. Zobaczyłem, że jestem tylko ja i Kasper z pomocników na ławce. Więc wiedziałem, że szanse mam trochę większe na wejście. Chociaż zdziwiłem się, kiedy trener zawołał mnie z rozgrzewki, żeby wejść na boisko, ale cieszyłem się. Dołączyłeś do tej drużyny w lutym, w końcówce stycznia. Jaka była twoja reakcja na włączenie do tej pierwszej drużyny, na samą informację? Byłem bardzo zadowolony. Przebywałem na wypożyczeniu w Motorze Lublin, kiedy tylko dostałem telefon od prezesa. Byłem bardzo zadowolony. Od razu przedstawił mi pomysł, plan na mnie. Powiedział, że będę tutaj trenował z pierwszym zespołem, grał w lidze makroregionalnej. Więc byłem bardzo, bardzo się cieszyłem z tego powodu i to mnie właśnie skłoniło, żeby tutaj wrócić po półtora roku. Nie zaczynałeś tutaj w Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki, a w innym klubie w Sejnach. Jak to się wszystko zaczęło? Czyżby kolega chodził na podobne zajęcia, czy jakaś twoja motywacja? Jak to się zaczęło? Zaczęło się wszystko od przedszkola i od zajęć w szkole piłki nożnej. Postanowiłem na nie dołączyć, bo musiałem czekać na mamę, aż mama skończy pracę. Mama też pracowała w tej szkole, więc z braku laku musiałem coś robić. Postanowiłem pójść na piłkę i tak mi się to spodobało. Jak wspomniałeś, zaczynałem w innym drużynie. Otóż w Akademii 2012, tutaj też w Suwałkach, chociaż trenowałem w chwili Sejny. Miło wspominam tamte chwile, ale dostałem telefon od wspomnianego już wcześniej trenera, teraz już prezesa, Łukasza Jutkiewicza i tak oto znalazłem się tutaj w Wigrach. Byłeś na wypożyczeniu w Motorze Lublin. Pewnie dla młodego piłkarza, adepta piłkarskiego, sama informacja, że jakiś klub o ciebie zabiega, szczególnie gdy gra w centralnej lidze juniorów, no to musi być taki zastrzyk dodatkowej motywacji. Tak, tak. Bardzo się cieszyłem z telefonu od trenera Zakrzewskiego i trenera Lewkowicza o takiej możliwości przyjścia na testy, sprawdzenia się z chłopakami. Od razu z niej skorzystaliśmy, bo nie pojechałem tam sam, tylko razem z Rzykowem, którym teraz gram w pierwszym zespole. Miło wspominam te testy, dla niej dobrze się pokazałem i tak oto wylądowałem w centralnej lidze juniorów rocznika rok starszego. Generalnie jest to bardzo fajne sprawdzenie się dla młodego zawodnika, granie z piłkarzami z Legii, z Jagiellonii, z Wisły Kraków. Jednak jest troszeczkę poziom wyżej i to takie fajne było przetarcie, można powiedzieć, w mojej karierze. Jaka jest dla ciebie różnica między tymi dwoma ligami? Wiadomo, nie sprawdziłeś się w jakimś dużym wymiarze czasowym, ale na pewno oglądałeś poprzednie spotkania Wigier i wiesz, że są pewne różnice. Jeżeli miałbym porównywać do Centralnej Ligi Juniorów, do czwartej Ligi Podlaskiej, to na pewno czwarta Liga Podlaska jest
Jest tutaj mniej zawodników tak bardzo technicznych, ponieważ sama Liga Podlaska nie jest zachętą do przyjścia. Oczywiście, jakby to była Liga Mazowiecka, tam jest już troszeczkę inaczej, ale tutaj jest większe tempo gry na pewno i ma się mniej czasu na jakikolwiek pomysł z piłką. Jest to fajne, ponieważ możesz się czegoś bardziej nauczyć. Chociaż granie z rówieśnikami w Centralnej Lidze Juniorów jest na pewno mniej fizyczne i tam było, myślę, troszeczkę lepiej, ale tutaj jest dobrze, debiut też nie mam na co narzekać. Zebrałeś sporo minut w tej centralnej z juniorów. Zdarzyło się kilka bramek. Niestety moje dwie bramki, jedną została uznana jako samobójcza, a drugą bramkę zawodnik wybił z ręką z linii, także nie udało się strzelić. A czy dużo minut zagrałem? Musiałbym to podzielić na dwa okresy. Na okres grania w roczniku starszym i na okres wygrania w roczniku moim 07. W roczniku starszym jestem zadowolony z ilości minut, też przytrafiła mi się kontuzja. Także tutaj wypadłem praktycznie na pół sezonu. I jestem zadowolony z tego okresu, a z okresu 07 nie jestem zadowolony. Grałem mało, także to też był taki, myślę, moment kulminacyjny, żeby tutaj wrócić. Maciej Aleksandrowicz także wrócił do Suwałk. Rozmawialiście ze sobą, że kurczę, nie jest tutaj tak źle. Naprawdę jest fajna ekipa, można powalczyć. Tak. Rozmawialiśmy z sobą też. Grałem przeciwko Maćkowi i w 06 i 07. Cenię go jako osobę, jako zawodnika. Na pewno jego porady dużo mi tutaj dały, że tutaj porady, co się dzieje w tym klubie, jaka jest atmosfera, jak to wygląda piłkarsko. Tak, na pewno mi dużo mi pomógł. Czyli generalnie musiałby być na plus, bo tutaj z nami jesteś, zaliczyłeś Tak. debiut. To od kiedy w twojej głowie pojawiła się taka myśl, że może zostanę tym piłkarzem profesjonalnym, takim, że może to idzie już w tym dobrym kierunku? Zaczęło się to wszystko, myślę, od powołania do kadry województwa, do trenera Bajera. Wtedy tak pomyślałem, że no, to ty może coś z tego wyjść. Potem utwierdziłem swoje przekonania, kiedy zostałem powołany na kadrę Polski selekcyjną. I od tego momentu myślę, że jeżeli będę ciężko pracował i głowa dojedzie, to mogę zostać piłkarzem profesjonalnie. Wspomniałeś o powołaniu na tą kadrę Polski selekcyjną. Jakie to jest uczucie dla tego młodego chłopaka? Dostać takie powołanie właśnie. Jest to uczucie, myślę, nie do opisania, to trzeba po prostu przeżyć. Każdy by chciał grać z chłopakami już nie tylko z regionu, ale też z całej Polski, tak, z Lecha, z Legii, takie też sprawdzenie się. No i to jest totalnie coś innego. Myślę, że nie da się tego porównać do niczego, ponieważ tam jest zupełnie inny poziom, też trenerzy troszeczkę inaczej podchodzą do tematu, ale tutaj jest wszystko bardzo zbliżone, mogę to, myślę, powiedzieć i to jest pochwała dla Wigier i to duża. Ale no, samo uczucie powołania i grania z orzełkiem na piersi jest nie do opisania. Czy była w twoim życiu taka osoba, taki jakiś ważny trener, który cię pokierował? No, tutaj teraz wyjdzie, że może trochę słodzę, ale na pewno wspomniany już wcześniej trener Łukasz Jutkiewicz, ówczesny prezes, więc w sumie nie wiem, czy mówić o trenerze, czy właśnie prezesie. Rozwinęłem się pod jego skrzydłami. No i teraz ówczesny trener Wigier, Paweł Siemochowski, u którego grałem chyba, myślę, najwięcej w roczniku 05, 06. Ta osoba też mi bardzo dużo pomogła, jestem tej osobie bardzo wdzięczny. Teraz dała mi debiut. Myślę, że to jest taka dwójka trenerów, która najwięcej mi dała w moim życiu. Czas na tą ostatnią część, skład wszechczasów, jakie ustawienie, jaki styl gry? Myślę, że klasycznie 4-3-3. I kto będzie w tym składzie? Na bramce zacząłbym od Manuela Neuera. Jest to zawodnik świetnie grający na przedpolu, wyprowadzający piłkę. Na lewej obronie Paolo Maldini. Tutaj nim chyba nie muszę nic dodawać. Świetny, topowy wręcz obrońca. Na środku obrony dwójka, Franz Beckenbauer. Nie mogę nic za dużo powiedzieć, ale słyszałem, że był dobry. I Sergio Ramos, no tutaj legenda Realu Madryt, zawodnik, który nie bał się wsadzić głowy tam, gdzie niektórzy nogę. Na prawej obronie Cafu, też zawodnik z najlepszej kadry Brazylii w historii. Świetny prawy obrońca. W środku
Myślę, że Andrés Iniesta, wirtuoz środka pola, świetne podania, przyjęcia. Nie mogę tu nic więcej dodać. Zinedine Zidane, zawodnik, którego olej przeszedł do historii, myślę, w futbolu. Świetny zawodnik z numerem 5 na plecach. Na środkowym pomocniku ofensywnym Pele, no, najmłodszy zawodnik, który został królem strzelców na Mistrzostwach Świata. Zdobył Mistrzostwa Świata chyba 3 razy, z tego co dobrze pamiętam. Topowy zawodnik. Dla wielu, w szczególności dla tych ludzi z starszej daty, najlepszy zawodnik w historii futbolu. Na lewym skrzydle Cristiano Ronaldo. No tutaj nie muszę chyba nic dodawać. Top 1 lub top 2 w historii piłki. Na prawym skrzydle Leo Messi. Tutaj też nie muszę nic dodawać. No i na dziewiątce postawiłbym na Ronaldo Nazario. Kto będzie trenerem? Kto będzie asystentem trenera? Ojejciu, trener. Myślę, że trenerem zostałby Guardiola, a asystentem trenera Jose Mourinho. Chciałbym zobaczyć tą dwójkę współpracującą. Mourinho, myślę, że bardziej byłby tutaj od obrony, od taktyki, a Guardiola to jest wirtuoz, jeżeli chodzi o taktykę ofensywną. Myślę, że idealnie by się komponowali. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia na Zarzeciu 26.